Wodny Park Tychy to element budowy miasta przyszłości. Kiedy 9 lat temu tworzyłem założenia realizacji tej inwestycji, wydawało się to niemożliwe, ale dzięki współpracy inwestorów, projektanta, generalnego wykonawcy oraz inspektorów nadzoru udało się zbudować swoiste perpetuum mobile w zakresie energetycznym. To dzięki energii wytwarzanej z biogazu na oczyszczalni ścieków udało się zasilić ten obiekt energią odnawialną. To dzięki odpadom generowanym przez mieszkańców zamknęliśmy krąg w jeden cykl. Praca nad konkursem, koncepcją, projektem budowlanym, projektem wykonawczym i w końcu nadzór autorski na budowie to w sumie 8 lat mojego życia. Poznałem w tym czasie wielu wspaniałych ludzi, których połączył jeden cel – zbudować obiekt przyszłości. Miasto przyszłości to społeczeństwo oparte na informacji i wiedzy. Wodny Park Tychy to nie tylko atrakcje wodne i relaks, ale również innowacyjne gry multimedialne, które uczą poprzez zabawę, gdyż możliwe jest poszerzenie swojej wiedzy zwiedzając Wodną Akademię, czyli tak zwane małe centrum Kopernika o wodzie. Technologicznym sercem budynku jest kogeneratorownia. To tu biogaz zmieniany jest w ciepło i prąd, co czyni Tychy pionierem miast przyszłości. Obiekt dzieli się energią z mieszkańcami, dzięki czemu do atmosfery tylko w pierwszym roku działalności trafiło ponad 10 tysięcy mniej ton CO2. Współczesne społeczeństwo to synonim stresów i pogoni za sukcesem. Wodny Park Tychy wpisuje się w ideę miasta przyszłości, zapewniając pełny relaks w saunarium, łaźniach piwnych i centrum solankowym. Satysfakcja naszych klientów i komplet gości świadczą o tym, że dobrze rozpoznaliśmy potrzebę klientów i realizujemy naszą misję. Od początku postanowiliśmy sobie za cel stworzenie niepowtarzalnej architektury, nawiązującej do nowoczesnego charakteru miasta i jeziora Paproceńskiego. Blisko 100 specjalistów pracowało nad projektem, by podłożyć fundamenty pod miasto przyszłości.